Ta antyczna maksyma na pewno znana jest każdemu olimpijczykowi. W końcu w zdrowym ciele zdrowy duch, a uprawianie sportu przynosi same korzyści dla kobiecej sylwetki. Jednak ruch i sport na poziomie olimpijskim zupełnie inaczej wpływają na ciało sportsmenek. Panie, które trenują dyscypliny siłowe, płacą dużą cenę za sukces i medal. Godziny spędzone na siłowni, ciężkie treningi, środki wspomagające, wszystko to zmienia kobiety w górę mięśni. Stają się maszynami do wygrywania i bicia rekordów. Wystarczy popatrzeć na Joe Lulu czy Swietłanę Podobedną. Także w konkurencji pchnięcia kulą kobiety muszą być mało kobiece, aby zdobywać medale. Presja jest tak duża, że olimpijki decydują się na nielegalny doping. Białorusinka Nadjeżda Ostapczuk została złapana na dopingu. MKOL odebrał jej złoty medal. Stosowanie sterydów bardzo wpłynęło na jej zachowanie i sylwetkę. W sportach szybkościowych kobiety nie przybierają masy, ale nadnaturalnie rzeźbią swoje mięśnie. Sprinterki i pływaczki wyróżniają się bardzo męską budową ciała. Medale i rekordy, sława i pieniądze dla wielu sportsmenek są warte poświęcenia urody i własnego zdrowia. Nadjeżda, która wygląda jak Nadjeżd. Aleksandra Kobielak. Mistrzyni świata w fitnessie, Rafał Patyra, dziennikarz sportowy, Szymon Kołecki, nasz wielokrotny mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów i wicemistrz. I to no daj mi powiedzieć o sobie mistrz, no co ci szkodzi? Mirosław Choroś, trener kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Widzieliście ze mną ten materiał. Ze świadomością, ile wysiłku, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby osiągnąć sukces. Mimo wszystko nie przeraża Was to, co oglądacie? Nie, popatrz na nich. To jest zupełne zaprzeczenie tego, co widzieliśmy w materiale. Mamy naszego mistrza, jak go sam nazwałeś, czyli Szymka, który też startował na Igrzyskach Olimpijskich. Czy on, jak patrzy na niego, to cię przeraża? Nie, Szymon mnie nigdy nie przerażał. Natomiast widzisz, nie ukrywajmy, że wiem, Szymon sporo musiał też wycierpieć czasami, chcąc mieć ten najlepszy wynik. Wiadomo, że nie można osiągać sukcesów bez ciężkiej pracy. To jest po prostu sport. To jest coś, gdzie jeżeli chcesz ominąć jednostki treningowe, to tego sukcesu nie osiągniesz. Dlatego nie w sporcie, nie każdy osiąga sukces. Dobrze, Ola, a sport wyczynowy to zdrowie, czy to jest absolutne zaprzeczenie tej teorii? No sport wyczynowy rzeczywiście to poświęca się bardzo dużo zdrowia na to i bardzo często trzeba się liczyć z kontuzjami. Sport uprawiany rekreacyjnie to jest zdrowie generalnie i to jest różnica. To wiadomo, natomiast tutaj mieliśmy przykłady, przykłady dalekie od rekreacji. Proszę powiedzieć, do Pana mam pytanie, czy Pan zgadza się z opinią? Nie, no to jest głupie pytanie, Pan na pewno się z nią nie zgodzi. Są głosy, jakoby ze względu na obciążenie dla organizmu podnoszenie ciężarów powinno być wycofane z listy dyscyplin olimpijskich. Co Pan o tym sądzi? No, oczywiście się z tym nie zgadzam. Podnoszenie ciężarów od zawsze było na Igrzyskach Olimpijskich. Igrzyska Olimpijskie hołdują trzem zasadom. Szybkość, siła, wytrzymałość i ta siła jest reprezentowana właśnie przez podnoszenie ciężarów. Widzieliśmy na niedawno zakończonych Igrzyskach, że sportowcy, którzy stają na podium, nie wyglądają aż tak źle, jak tutaj widzieliśmy w tym materiale. No, wygląd to jedno, ale forma to drugie. Przy takich obciążeniach przez tyle lat później człowiek musi borykać się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ja myślę, że te problemy są i borykają się sportowcy z tymi problemami w trakcie pracy treningowej, w trakcie treningu przygotowania się do najważniejszych zawodów, lecz nie znam przypadku przez tyle lat, jak pracuję z kadrą, żeby później w życiu prywatnym te kontuzje, które zdarzają się naprawdę w trakcie pracy, tak jest, że nie znam takich przypadków. Ja dla potwierdzenia tych słów muszę tutaj przytoczyć Zygmunta Smacerza, który do dzisiaj potrafi chodzić na rękach, a już jest po 70. Robi salta. Oczywiście. Marka Gołąba, który gra w piłkę systematycznie, to medalista. No dobrze, moi kochani, to cudowne przykłady, że jednak nie jest tak źle, ale widzieliście ten materiał. Kobiety, które wyglądają jak mężczyźni, to się samo z siebie nie bierze. No. Ale jeśli się przyjrzysz na ulicy, to też znajdziemy kobiety, które wyglądają jak mężczyźni i wcale nie muszą uprawiać sportu. No, przepraszam, ale też nie możemy nikomu zabraniać uprawiać sportu i gdzieś ta uroda mogła być też już wcześniej trochę ukształtowana. Wiadomo, że wysiłek fizyczny ma wpływ na rysy kobiece, ale też nie można tego tak generalizować. W sporcie tak jak w życiu, nie można przeginać z niczym. Jeśli będziesz niewłaściwie prowadzony, jeżeli będziesz przekraczał granice własnego organizmu, jeżeli będziesz stosował doping na przykład, czego organizm na dłuższą metę z pewnością nie będzie tolerował, to się to na pewno dla ciebie źle skończy. I tak samo jeśli chodzi o psychikę, bo ją zniszczy, tak samo chodzi o ciało. No, trzeba jakoś te granice i proporcje wyważyć. To prawda, ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą znalazłem. Taką informację, że kilka lat temu zapytano tych najlepszych sportowców świata, bardzo poważną grupę, w ankiecie, o to, czy
kosztem sukcesów na olimpiadzie, kosztem swojego zdrowia zdecydowaliby się na doping, żeby po prostu wygrać. Połowa powiedziała absolutnie tak. Trochę to jest dziwne, co? Ja myślę, że nawet więcej niż połowa, bo z badań zawsze wynikało, że prawie 100% decyduje się na to, żeby za medal olimpijski poświęcić generalnie swoje życie. I myślę, że w przypadku kobiet, o których mówimy, że wyglądają jak mężczyźni, one poświęcają tutaj jakby swoje cele estetyczne. I to jest, gubi się dużo wartości i estetykę też się gubi, że dla nich nie jest istotne to, jak wyglądają. Liczą się efekty końcowe, czyli sukcesy. Szymon, kiedy wygrałeś, kiedy osiągnąłeś wicemistrzostwo olimpijskie, to ile ty ważyłeś wtedy? 94 kg. Ile podnosiłeś? Twój rekord? Na igrzyskach 224 w podrzucie. 94 versus 224. I do igrzysk w Londynie był rekordzistą świata właśnie w podrzucie. A mimo to popatrz na sylwetkę. Zupełnie fajny chłopak. Ile jako mężczyzna to mówię. Jeśli walczysz o taką formę, jeśli ciężarowiec walczy o taką formę, jeśli przygotowuje się, jakie są obciążenia, którym jest poddawany w czasie treningu? Co trzeba zrobić przez tydzień takiego intensywnego treningu? Trening wielotonowy, sięgający nawet powyżej 100 ton w ciągu jednego tygodnia. Aczkolwiek to nie jest, tego nie można przekładać jak na normalne 100 ton, ponieważ w jednym podejściu na 100 kg, kiedy wykonamy 3 ruchy, to jest to już 300 kg. I te tony zbierają się dla takiego dobrze trenującego sztangisty dosyć łatwo. Mm-hmm. Jest tak, że mówi się, jak tancerz rano wstaje i nic go nie boli, to znaczy, że nie żyje. Czy z ciężarowcem jest tak samo? To nie jest zupełnie tak. Oczywiście też treningi i w ogóle proces przygotowania jest prowadzony tak, żeby nie mieć kontuzji, bo kontuzjowany zawodnik nie jest w stanie wytrzymać obciążeń treningowych na tym poziomie, na którym by się chciało. I to też wiadomo, że przed igrzyskami samymi nie ma na pewno czasu na leczenie drobnych urazów czy przeciążeń. Ale tylko i wyłącznie zdrowy, w pełni sprawny sportowiec jest takim w pełni wartościowym sportowcem. Bohaterka naszego materiału, ta Białorusinka, która, tak jak powiedziałem, no, wygląda niczym nie mężczyzna. Nie podobała ci się specjalnie. Tak. No, ona została wykluczona za doping. Wielu z was jest gotowych na absolutne poświęcenie, włącznie z przyjęciem dopingu, tylko po to, żeby był sukces olimpijski. Mało tego, wielu mówi, najwyżej się później rozsypie. Czy to jest rzeczywiście sportowe podejście? Wiem, że sportowcy często, szczególnie w takich ankietach anonimowych, mówią o tym, że chętnie zastosowaliby i skorzystaliby z dopingu. Natomiast mówimy o sporcie olimpijskim. Kontrola, ta olimpijska chwała kontrola jest... Kontrola dopingowa jest tak daleko posunięta. My byliśmy do Igrzysk Olimpijskich kontrolowani wielokrotnie, kilkunastokrotnie każdy z zawodników był kontrolowany. I tak naprawdę, no wiadomo, jest to sito, przez które ktoś może się tam przycisnąć, ale tak naprawdę w sporcie olimpijskim o dopingu mówimy tylko na marginesie kilku przykładów. Tutaj chyba mamy tylko jeden przykład tej Białorusinki. Mhm. Nie pamiętam, żeby gdzieś na igrzyskach ktoś wpadł jeszcze. Także to jest taki margines, który no oczywiście wprowadza pewien taki nieład w ten sport, ale jest to tylko margines. Trzeba pamiętać, że sportowców było ponad 10 tysięcy uczestniczących w igrzyskach. Wszystko można wypaczyć. Ten sens sportowej rywalizacji też można wypaczyć. Wspominasz o Białorusince. Sporo zależy od tego, w dzisiejszym sporcie z jakiego kraju wywodzi się sportowiec. Jeśli to jest kraj, który, umówmy się, nie jest demokratyczny, jak Białoruś czy Chiny na przykład. Mm-hmm. Tam można zrobić z zawodnikiem wszystko. Chińczycy w ogóle się nie bawią, nie ceregielą z zawodnikami. Oni mają tam taki potencjał i tylu potencjalnych mistrzów sportu. Zresztą ci sportowcy chińscy za młodych lat, to nie jest tak, że oni sobie wybierają dyscyplinę. Ja będę koszykarzem, ja będę tenisistą, ja będę gimnastykiem. Oni są kwalifikowani przez jakieś tam osoby z góry, które im narzucają, że musisz to robić. To jest jakaś droga do sukcesu i pewnie doping też za tym idzie. Nie jeden wstrząsający reportaż, zresztą nawet my pokazywaliśmy na naszej antenie. Dziękuję Państwu bardzo. Kto widział początek olimpiady, ten nie musi być sportowcem, żeby zrozumieć, ile waży i jak cenna może być olimpijska chwała. Więc...